Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś mam dla Was kolejny bardzo fajny pomysł na obiad. I tym razem są to pulpeciki z warzywami w bardzo fajnym sosie. Prosty, szybki obiad. Serdecznie Wam polecam. Dokładną listę składników wypisałam również pod filmem. Przygotowuję w misce mięso mielone. U mnie jest to akurat mięso z łopatki. I dodaję wszystkie pozostałe składniki. Jedno jajko. Jeden taki duży ząbek czosnku, żeby był taki wyrazisty smak. Świeża natka pietruszki, sól, pieprz, papryka słodka, przyprawa do mięsa mielonego. Można też dodać inne ulubione przyprawy. Odrobinę bułki tartej. No i wszystko bardzo dokładnie wyrabiam. Najlepiej ręką, kilka minut. I teraz biorę zwilżone ręce. I tworzę takie malutkie, okrągłe pulpeciki, obtaczam w mące, no i przekładam do miski, tak do wyczerpania mojego mięsa. Pulpeciki są już gotowe. Teraz wystarczy przygotować sos i tutaj mam wywar. Dodaję śmietanę, kremówkę, wywar może być warzywny, może być z rosołu. Dodaję również mąkę, no i przyprawy, sól, pieprz. Bardzo, bardzo dokładnie mieszam. I przygotowuję naczynie do zapiekania. I tutaj mam pulpeciki. Wcześniej podsmażyłam je na patelni kilka minut. Akurat tej czynności Wam nie pokazałam, ale są podsmażone. Następnie dodaję starte na tarce o grubych oczkach warzywa. Jest to biała kapusta, marchew, por, jedna taka cebula drobno pokrojona, może być jeszcze pietruszka czy seler, jakieś inne warzywa. No i wykładam, wylewam sos. Jeszcze świeży koper i to delikatnie sobie wszystko ze sobą mieszam, tak aby pulpeciki również były na wierzchu. I teraz będziemy musieli sobie właśnie takie warzywa zapiec, więc piekarnik już nagrzewa mi się na 230 stopni. No i będziemy do miękkości warzyw właśnie w ten sposób zapiekać. Może to być około 45 minut do 50, ja tutaj sobie przykryłam folią. Ale później podpiekałam jeszcze ostatnie 5-10 minut bez folii. Tak wyglądają gotowe pulpieciki z warzywami. Warzywa są już mięciutkie. Mięso również jest dobre. Serdecznie Wam ten przepis polecam. Można takie pulpeciki zjeść z ziemniakami, z ryżem i z jakąś ulubioną surówką. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.